Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Paczol i odblokowałem właśnie tego skina, którego widzicie na ekranie. Tego tutaj takiego strasznego wilkołaka. I teraz jest trochę problemów i jest trochę dobrych rzeczy o tym skinie. I teraz tak, zacznijmy od dobrych rzeczy. Pierwsze to, że ten skin jest świetny. I według mnie jest to najlepszy skin za setny level karnetu, jaki do tej pory wyszedł. I teraz powiecie tak, co ty gadasz? Czarny rycerz jest lepszy. No tak. Czarny też lepszy, ale wtedy jak macie konto od piątego sezonu i widzi się czarnego rycerza w grze i jest on mega rzadki i tak dalej. I dlatego jest lepszy. Tak samo było z czerwonym rycerzem. Kto gra czerwonym rycerzem? Nikt. Nikt nie gra, bo był w sklepie 5 razy. Wszyscy mają go w dupie. Okej, okay. Czarny rycerz też jest taki, jeżeli wróci, nie wróci, ale jeżeli wróciłby, to też by był niczym. Jest ładny. Ale ten Warwick jest lepszy. Według mnie jest lepszy. I teraz sytuacja taka, co jest z nim takiego fajnego? Wygląda groźnie. Wygląda strasznie i nie jest... nie tryhardowy, tak to nazwę. Bo tryhardowy skin to wiecie jak wygląda. To jest tryhardowy skin. To są małe skiny. I on też jest... Też jest tryhardowy ten skin. Tylko, że chodzi o to, że on ma lekko za szerokie bary, ale nie zły. On nie zły. Zaraz wam pokażę w grze, ale dobra. Okej. Okay. I teraz tak, co jest z nim? Miałem wam powiedzieć, jakie są złe rzeczy. Jedna zła rzecz jest taka, że nie robimy z nim, tym skinem kompletnie nic, oprócz tego, że wbijamy jego kolory. Widzicie tutaj? I zaraz wam pokażę w karnecie. Jeden co robimy, to wbijamy jego kolory. I teraz tak. Raz. Dwa, szary, biały, najlepszy jest biały i czarny. Jedynie tym się różni ten skin, więc pod koniec sezonu zobaczycie te skiny w różnych kolorach na całej mapie. Tak będą ludzie grali, jak dobiją oczywiście te skiny. Biały i szary są najlepsze, ale czarny jest taki średni. Chociaż jest za 250 tysięcy expa. I najgorsza rzecz, jaką wam powiem, to teraz jest taka, że... Jak wam to powiedzieć... Nie będziecie mieli full wbitego skina, jeżeli dobijecie karnet. Uczciwie. Jak wbijecie karnet na setny poziom, odblokujecie jego skina, to musicie wbijać expa od początku. Zobaczcie dlaczego. Mam u babeczki, mam 78290 expa. U babeczki tej szeryfki, nie wiem jak ona się nazywa. Kowbojki, ok, kowbojki. 78290, a u wilka 70 tysięcy. I czym to jest spowodowane? Właśnie tym, że karnet kupiłem wtedy, jak miałem 8 tysięcy expa koło wbitego już. I to widać, że expa wbijacie dopiero wtedy, jak odblokujecie wilka. I to jest najgorsza wiadomość dla was. Czar pyrysu. Pewnie wiedzieliście już o tym, ale jak nie wiecie, to dajcie znać w komentarzu, ogólnie jak wam się podobał ten skin, czy zostawiliście suba, bo to jest dla mnie mega ważne. Tyle. Co więcej, najlepszy bugbling w grze, jaki był do tej pory, czyli zwykła katana bez niczego, to jest właśnie tego wilka i jego wbijamy na 250 tysięcy expa, dopiero. I co jest najgorsze? Że nie wiadomo, czy tego expa można wbijać w przyszłym sezonie. Co jest jeszcze gorsze? Możecie go nie wbić. To jest lipa totalna. Ale to nie moja wina. To tylko Epic Games. To tylko moje Epic Games. Nie wiadomo, czy możecie dobić tego skina w przyszłym sezonie i... Jak się dowiem, to wam powiem. Serio. Nie wiem. To jest... Jeżeli nie da się w przyszłym sezonie, to jest lipa totalna i będziecie mieli mega problem, żeby bić katanę. Przykro mi naprawdę i chciałbym, żeby każdy bił, ale przykro mi serio. I teraz tak. Okej. Okay. Sprawdzimy go w grze. Nie. Jeszcze jedna rzecz. Bo wiem, już długo gadam. Głupoty gadam. Bugblingi. Pasują do niego bugblingi. Naprawdę pasuje do niego mnóstwo bugblingów. I to jest super. Prawie wszystko do niego pasuje. To świetnie wygląda. Wszystko pasuje do niego. A zwierzątka wyglądają fajnie. I co mam? Piesek. Super to wygląda. Naprawdę pasują bugblingi do niego. Okej.
Weźmy bez Banglinga, wejdźmy sobie na plac zabaw, bo jestem już tak mega zmęczony, bo jest 7 rano jak to nagrywam, a nie spałem. I teraz co tu mamy? Ten ekran wczytywania jest z karnetu bojowego, bo dużo osób mnie już pytało. To jest karnet bojowy. Po prostu karnet. I teraz tak, mamy tego skina. No. Czego mu więcej potrzeba? Dobra, lećmy gdziekolwiek. Polecę na Wikingów, żeby było jak najszybciej. I wam pokażę tylko, jak on wygląda przy wychylaniu, przy czymkolwiek, no bo to jest... To jest super skin, serio. Serio. I jest ładny i nie zasłania za dużo. Ukryta wiadomość jest taka, że... Wiadomość. Znajdźka, jak to mówicie. Że on czasami wyje, jak się wyskoczy z autobusu. Czasami jest takie wycie wilkołaka po prostu. I to jest spoko. To jest fajne, takie, taka ukryta znajdźka, więc dla mnie to jest bomba. Teraz tak, okej. Okay. Weźmy sobie broń. Dobra, i teraz tak. Przy wychylaniu zasłania mniej niż inne skiny. Dlaczego mniej? Bo inne skiny... Kurczę, wy tego teraz nie możecie zobaczyć, ale jak jest moja kamerka i jest moja ręka w tym miejscu... O, to teraz fajnie widzicie. To tutaj inne skiny mają plecy. W tym miejscu, gdzie moja ręka ta tutaj macha sobie. A on nie ma tu pleców, jest tutaj czyste pole. On jest odwrócony mega, mega w prawo. Jak ma plecy, to jest mega w prawo odwrócony. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale on nie zasłania lewej strony tutaj. I to jest prawie niepotrzebne, gdyby nie to, że teraz na przykład widzę to miejsce, widzę, nie? To miejsce widzę w tym momencie, jak wychylam w tą stronę. O, tak jak wychylam. Tak jak wychylam, widzę to miejsce. Więc to jest super. Bo to może się przydać czasami, nie wiem, typek podjeżdża do dołu. Widzicie tego typa. Strzela się tam, widzicie tego typa. I to jest spoko. Druga sprawa, głowę ma małą. Nie przeszkadza w ogóle w pikowaniu żadnym, nie? W żadnym pikowaniu nie przeszkadza i głowa przy pomidorze, przy burgerze, przy czymkolwiek, to jest czasami lipa, ale przy tym skinie super. Nie wiem, czy znajdę jakieś sztuce czy coś? Jest, AWP, dobra. A AWP tego nie odzwierciedla, ale... Dobra, mamy wychylanie za AWP-y. Okej, okay, będzie. Ale jest taki, bo już to testowałem z ziomkiem. Jest takie coś, że ze sztucera bym wam pokazał po prostu, czy łeb zasłania, ale łeb nie zasłania. I teraz jest takie coś, łeb... Czemu mówię łeb? Bo to jest pies. To jest wilk, więc to jest pies. Więc łeb ma łeb. I tyle. I teraz tak, zawupy, jeżeli chodzi o to, takie szybkie pikowanie jest ok, dlatego że ludzie nie widzą tego dużego łba. I ciężko im trafić. On ma naprawdę małą głowę i dlatego jest super. I to jest chyba wszystko z tego skina. Naprawdę, bo nie wiem co mam więcej o tym powiedzieć. Ten skin jest super po prostu. I mega się cieszę, że tak szybko go odblokowałem. Czekam tylko na kolejne... Na kolejne poziomy, te pomidory w ogóle nie wiem po co są. Więc siedźcie tutaj, dajcie suba, jeżeli chcecie zobaczyć kolejne poziomy. Mam nadzieję, że jutro wbiję już tego szarego wilka. Dzisiaj wbiłem tego brązowego. Ile ekstra wbiłem? Za 40 tysięcy chyba. Więc na szarego bym musiał wbić 50? Tak, 50 tysięcy bym musiał wbić na szarego, więc może mi się nie udać, ale postaram się, więc jeżeli wam się spodobało, łapka w górę, sub, dzwoneczek, ja się z wami żegnam. Na razie.